Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj dzień, że tak powiem, dynamiczny, bardzo dynamiczny. Nie był jakby dobry od samego początku. Wymagający. Wymagający, ale dzisiaj jest standardowo jak to piątek. Nie ma letko, ale mamy dzisiaj dla Was fantastyczny samochód. Jeszcze nie pokażę. Tu mi kolega Michał Nor z biura dzisiaj powiedział jedną rzecz, że tak naprawdę jakby była sytuacja, że różnie bywa, ale oby było tak, że jak się płacze za czymś, to w pięknej BMC, wyjątkowej, cudownej, z najlepszymi po prostu wyposażeniami. Ja jeszcze chcę dodać, że również jakbym miała za czymś płakać, to chciałabym obcierać oczy złotymi chusteczkami i na przykład siedzieć w tym oto Karakanie. Tak naprawdę jest to fantastyczny samochód. I mój Piotr już powie, czy właśnie już tą maskę za tego. Co on tą maskę już zasunął? Ja tu miałam mówić, że będzie pięknie nas mówić. Będziemy podziwiać design. No właśnie, ale powiedzcie tutaj ważną rzecz, design. Że ten Macan to wcale nie taki Karakan, bo to jest kawał fury. Tak? To jest kawał samochodu. To jest auto, nie wiem, wielkości konkurencyjnego Audi Q5, coś w tym. Bo to jest, Piotrze, powiedz, to jest na bazie Audi Q5. Prawdopodobnie to jest takie Audi bardziej Q5, usportowione Audi Q5. Q5 jest na bazie Porsche. Niech będzie, że Q5 jest na bazie, tak. Że tak powiem, Porsche. Moja Q5 jest na bazie tej Porsche. Niech będzie. Pokazuj, co tam mamy. Okazuj, Piotrze. No i co? Mamy silnik znany z grupy Volkswagena. Dwulitrowe TFSI. Mhm. 180 kW, tak? Tak, czyli 245 koni. Ok, tutaj widzimy wtyskiwacze, zostały zamontowane. Dobra. Tutaj widzimy jeszcze czujnik ciśnienia. Ja pokrywkę, żebyś ty miał ręce wolne, żebyś mu elegancko prezentować, proszę. Tak, pokazuj wszystko, dalej. Wszystko czyste, nowe. Ale jak pięknie. Widzimy, tutaj mamy zamontowaną instalację KME. Do wtrysku bezpośredniego to widzimy komputer. Tu widzimy wtryskiwacze takie żółte. I tam w głębi na dole, już nie wiem, czy będzie widać. Widać wszystko. Reduktor z filtrami. Okej. Okay. Ale słuchajcie, wygląda to fajnie. Jakbym się ktoś zapytał, to bym nie wiedziała, które jest filtr. Wygląda jak fabrycznie nowe po prostu. A tabliczka gdzie tu jest? Że tu ktoś to montował? Jest instalacja. Nie podpisałeś się, Piotrek? No nie, nie podpisałem. No a dlaczego? Musimy zrobić taki tabliczek. Tak, trzeba naklejki jakieś zrobić. Tam. Ale jaramy się dzisiejszym autem? No powiem, tylko powiedz coś porządnego i pozytywnego. Jak najbardziej. Kolejne... Nie powiesz na pewno, że to jest wiekowy samochód, bo to jest 2021 rocznik, więc jest nówka czołówka. Dokładnie. I oczywiście też z nowinkami, tak? W oprogramowaniu, tak żeby nie było za prosto, tak? Więc no, zawsze coś innego jest. Nie ma letko. Mówimy o tych wszystkich, żeśmy z Alliansach, co żeś tu się nauczył. My jako pierwsi robimy to auto. No w tym przypadku możemy powiedzieć, że raczej nikt tego nie podważy, że jesteśmy jako pierwsi, tak? Bo jesteśmy jako pierwsi. Bo jesteśmy po prostu. Myślę, że tutaj nikt nie zakwestionuje tego. Po prostu tego. Z Karakanem jeszcze nikt nie obcował. Czyli Karakan na LPG. Dobra, Karakan. Dziewczyny i chłopaki, wsiadamy do środka. Co? Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Czekaj, to jeszcze zrobimy tę pokrywkę. Dobra. Pokrywka pasuje, wszystko się pięknie domyka. No zobaczcie, ile elegancko. Tutaj trzeba powiedzieć, że auto już spełnia wszystkie najnowsze. Dobra. A ja Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Makanik. Fajne auto. Nie jest taki fajne. Olbrzymi, nie jest taki kompaktowy, ładny. A jest nowoczesne. Pachnie świeżością. Czekaj, ja ci otworzę drzwi i pokaż tu, zajdź tu od tyłu. Dobra, siadajcie z przodu, proszę. No. No, pachnie świeżością. Mam tutaj torbę. Piotruś, fajne. No, tak z pomysłem, tak? Nie jest nudne przede wszystkim. Ładnie wszystko jest tutaj, jak widzimy, konsola jest przygotowana typowo pod kierowcę. Wszystko jest dosłownie pod ręką. No, a zobacz tutaj, pokaż kompakt. Jest co naciskać. Jest co naciskać. Tak.
poczekaj, fajnie. No jest oczywiście tradycyjnie wielki monitor, bo tak ma być w dzisiejszych autach. A że ślepi ludzie, czy już jakieś tam ekskluzywne? Nie, no, Android, te sprawy, Android. To już jest taki wymóg czasów. Tak. Matko Boska. Tak. No i jak to w Porsche, głównym wskaźnikiem jest obrotomierz. Prędkościomierz jest taki poboczny, zbędny. Zakręcimy troszkę? Tak. No i stacyjka po drugiej stronie. Ty, ale tak. Ten taki cichutki, wygłuszony jest. Mm. Tak jak moja Beta. O Jezu, fajny. Odpyknął ten, pyknął zbiornik, tak. Czyli nagrzany. Przełącza się auto na gaz. Piotruś. No, tutaj jest takich bajerów designerskich, jakiś kompas mamy. Że z co? Wysokością mierzem nawet. O kurczę. No. A coś nie złapał mi chyba ten. Trzeba nacisnąć paluszkiem. A, to naciskaj paluszkiem, bo ja nie. O, bardzo pięknie, że mi się tutaj zgubił, proszę bardzo. Piotrusiu, silniczek, coś więcej, coś powiedz, dlaczego on jest taki wyjątkowy? Bo właśnie stwierdziliśmy, że musimy nagrać to autko, bo jest fajne. Nie, oczywiście, no, że po pierwsze tak, i coś tam, ale... Dokładnie, ale auto do tego chcieliśmy tutaj zaproponować do nagrania, dlatego, że to jest nowy produkt tak na rynku. Wbrew pozorom jest to popularne auto. No i przede wszystkim nie jest nudne, tak? No bo ileż można pokazywać Toyoty, Hondy, i tak, takie robimy codziennie, więc no wiem, a to jest taki pokazujemy wyjątkowy. Coś innego, coś odmiennego. Możliwości też. Mamy jeszcze większe. Patrz, jaki Piotr ma energii. Słuchaj, no. Jaki masz Piotrek, już się dawno nie widziałem takiego nadenerdżowanego. Piotrek, Porsche. Jesteś w stanie potwierdzić, że Porsche bez gazu jest gorsze? Jest gorsze, no bo po prostu się przepłaca, strasznie się przepłaca za paliwo, więc tutaj... No dokładnie. Fajnie, słuchajcie. To jest lepszy. Piękny, czyli Macan, tak? Macan. Ciekawe. O, zobacz, ty zobacz, jak mi tutaj tu fajnie. Ty, ale powiedzcie, tyle lat tu pracujemy, a się człowiek jeszcze zachwyca autami, co? To znaczy, że wciąż to lubimy. To chyba wciąż jeszcze tutaj tu. Jeszcze zobaczmy ten co? Detal. Proszę, jest tak, opisany. Jedziemy teraz z tym detalem. Gdzie ty masz ten palec? O, tutaj. Makanik. Makanik jest. Fajne autko. Tylko tych przycisków, powiem wam, że dla mnie to byłoby chyba za dużo. Ja to wiecie, ślepa troszkę, to tutaj musi złapać ładnie, tutaj jedzie, fajnie. No, jak widzimy takie mamy. Mhm. A powiedz mi, jaka instalacja, gdzie przełącznik, pokaż tu Państwu, gdzie jest tam coś? Przełącznik, tak, tutaj mamy... O, już a, widzisz, mam go tutaj, no. Czyli tutaj jest elegancko, tu jest przełącznik, fajnie, bo klient, widzisz, bez ja nie zauważyłam w ogóle. Bez ingerencji, bez tak. Ingerencji, tutaj konsole jest elegancko. Konsole są na tyle wysokie, tutaj to wszystko jest tak poprowadzone no. Wysoko, że... Nawet umiejscowienie go tam w przestrzeni między tapicerkami jest bardzo dobrym tutaj miejscem, jest pod ręką, kierowca widzi fajnie. Cały czas. A no właśnie, a tutaj nie, reszta nie. Nie psujemy nigdzie, jakieś nie robimy żadnych dziur. Szanujemy tym bardziej, że auto nie ma żadnych typowych, jak w innych autach, takich popielniczki, czy wolne zaślepki. No zobacz, normalnie zbrodnią byłoby mu tutaj ciachnąć taki, wiesz... Takie coś. No, mhm. Może nie jeden by klient tak chciał, ale to za przeproszeniem, no bo to miejsce jakby nie? Takie to już jest kwestia indywidualnego. Ale kwestia podejścia. Indywidualnego. No, tak, dokładnie. Mhm. A jakie są koszta? Piotrze, powiedz mi, ile to kosztuje tutaj? Więc tak. Jak trzeba po prostu to tutaj liczyć? Tutaj został zamontowany zestaw firmy KME, Nevo Skydirect. To jest polski zestaw. Mhm. Jest on w kwocie 5200 zł. Okej, okay. Czyli standardowa cena. Taka standard. Sama jak dla większości tutaj całej grupy Volkswagena. Dokładnie. Do kompletu jest w tym przypadku zbiornik 44-litrowy, bo też to musiał być kompromis. I on nie podnosi podłogi. Delikatnie podnosi. Ale tak minimalnie, prawie 0,0. Jak to wygląda, mhm. Delikatnie podnosi, bo to też musiał być kompromis, tak, mhm. Żeby jakaś ta funkcjonalność bagażnika była, a żeby też za mocno nie przeszkadzało. Okej, okay, może no, zobaczymy od razu, jak to wygląda. No zobaczmy już. I jeszcze jak możesz, to pokaż wlew od razu, zobaczymy sobie przed klapką. Pod klapką. Jak widzimy, mamy pełnowymiarowy wlew, więc tutaj nie dokręcamy żadnych końcówek. Bardzo ładnie się mieści. Okej. Okay. Jeszcze zobaczmy ten bagażnik. A ktoś wie, od czego jest ten makar? Jakaś nazwa, czy nie? Trzeba będzie sprawdzić, od czego jest makar. Czy to jest jakaś matka? Może to przeciwieństwo tego naszego Karakana. Patrz, tutaj troszeczkę jest, ale to... Ale to jest bardzo minimalnie. Myślę, że nikomu nie będzie to kolidować. A pokaż, jak to wygląda pod spodem. A tutaj mamy jeszcze sporo przestrzeni, zobacz. Można spokojnie to 44, tylko ten zbiornik? Wykorzystać. Tak. A wygląda jakieś tam strasznie masywnie. Wygląda na sporo. No i fajnie, bo tutaj też nie było żadnego przenoszenia, nie? Żadnego akumulatoru, niczego. Akurat ten akumulator jest pod spodem. Tam. Czyli tak naprawdę bardzo fajnie zamykamy się w kwocie 5200 zł. Super.
Trzeba tutaj też powiedzieć, że zbiornik jest w ten sposób przymocowany, że jeżeli by przyszła kiedykolwiek potrzeba wymiany akumulatora, to zbiornik jest mocowany od góry. Okay. Więc odkręcamy od góry śrubę i sobie... I dostaniemy się do niego. Dostaniemy się, okay. Tak, odblokujemy przestrzeń. Czyli jakby nie utrudnia dostępu nie do niego. Nie utrudnia dostępu, tak, do, do akumulatora. Fajne. Dobra. Czyli słuchajcie, jak są ekskluzywne marki, jak najbardziej na LPG. Super, cieszę się. Dzisiaj jeszcze co było drugiego fajnego? Pan z Koszalina gdzieś pojechał, czymś się bawczącym. Mieliśmy SRT 8, 6,4 litra. Ale on powiedział, że będzie, wiesz, będzie jak przyjedzie na przykład po tak, przyjedzie. Z fajnych aut to jeszcze był Ford, Fusion Sport, tak? Tam było ponad 300 koni. Także zobaczcie, ile pięknych, wyjątkowych samochodów. Tak jest. My musimy rano, ja wam obiecuję, że my zrobimy tak. Dajcie suby, dajcie lajki, a na pewno Piotrkowi się będzie bardziej chciało rano przebiec po hali. Pokazać, co mamy fajnego. Co my robimy. Mhm. Naprawdę... Robimy fajne rzeczy. Widać to najlepiej na tym przykładzie, więc zapraszamy serdecznie. Kończymy makanem, nie karakanem. I na LPG, także marki luksusowe, Porsche, jak najbardziej, pięknie współpracują z LPG. Zapraszamy do Energia Polska. Zapraszam serdecznie, dzięki.